Jak dobierzemy randoma, to go zabijemy i bierzemy jego loot. Hehe. To jest zajebisty pomysł. Tak ludzie grali w Carkowa często. Że tam możesz sobie wejść, że hej, szukam drużyny. A, słyszałem, że to... I ludzie dołączali sobie randomowo do trzech ludzi z Primada, ci ludzie trzej z Primada od razu go zabijali i lutowali. No, hamuwa fest, ale jak raz tak zrobisz, to już tak nigdy więcej nie zrobisz. Wilkołak? Co ty pierdolisz? Tyłu, na końcu tego ogródka jest wilkołak. W sumie można go walnąć. Poczekaj, poczekaj, najpierw tego drewca załatwmy. Drzewko, no. Złote jest szynki, prima. Nie trafiłem go? Co? Odsunął się. O. O. Tak, rękawiczki dla tego. Dla łotrzyka. Ubierz. Ring z Fejfem. A nie, Willa potrzebuje, a nie Fejfa. Co ja za płota podniosłem? Mimic Potion. Nie używałem tego jeszcze nigdy. A ja bym to sprawdził, tylko w trójkę najlepiej. Cała trójka pije i kampimy gdzieś na typów. Bo to zmienia się w skrzynkę, stoisz na O, ma propos kurwa mimika. Jeszcze raz jak zobaczyłem mimika, to mi się zawało dostanę. No też się zdziwiłem. Nie wiedziałem, że są tychże mimiki. Muszę many coś odzyskać. Mam po to mamę. Ale nie, bo ja mam tą specjalną. A, to też. Nie umarłą manę. A, bo to szkieletem grasz. Toperek za tobą. Znaczy mnie tutaj kurde podgryza. Skielety z tymi dzidami to mega wkurwiające. Pojebany zasięg mają. No. To nie fair, bo dla nas dzidy nie ma. O Jezu, co? Dla nas dzidy nie ma. Przysięgam na potęgę świętej wody. Siemano, Wiking. Dobry wieczór. O. Jakie gwidy. Dzisiaj 190% masz? Sporo. Milczek idzie. Co idzie? Milczek. O kurwa, chłopie.
Obrócił się i mi zajebał. Ring z siłą, wiesz. Musiało, kurwa, pod ciebie dropnąć. Nice. Kurwa, goblin. Wilkołak pilnował skrzynki, żadnej nie widzę. TTS robi brr. Kurwa, co ty gadasz? Wyłączają mi się TTS-y. Oddam ci go, ale chyba nie będziesz mógł użyć znowu. Teraz jest wyłączony. Na każdej scenie mi się TTS-y wyłączyły, nie rozumiem. Było pięciu braci. Nie bij mnie. Kaptur skórzany. Jak nie działało? No nie działało. Nie oddawałeś wcześniej? Wczoraj oddałem wszystkim punkty. Za wszystko i nawet nie za TTS-y, tylko za wszystko. Powiem ci, że coś dużo niebieskich temów leci. Właśnie... Przerażająco, ale nie przerażająco, tylko tak dziwnie dużo. Wczoraj był patch w ogóle jakiś. Tak. Ale nie mam pojęcia, co tam w sumie robili. Kurwa. Mimik. Ne, dobra, poradzisz sobie. A tu jest... A nie, nie ma bossa. Kurwa, znowu niebieskie. Kurwa, mam tego! Goblina! O, idę. Udro... O! Ale on... Kurwa! Dawaj ten item! Kurwa! Spodnie dla mnie! Maciany! O, zielona kurwa. Nie pan. O kurwa, czekaj. Rycerz się pulnął. Rycerze to taki śmietnik. Asystencja dla Xavi de Zabaleta para Messi. I men's Messi. Ankara Messi. Gol. O nie, szczur coś przykrył, nie idzie podnieść. A, pewnie z tego goblona coś zielonego poleciało. Jakiś ten, figurka czy coś. A to nie jest w nim po prostu? Nie jest. Nie, to jest pod tym. No to rip. Tam się przed nami napierdalają. Ten teraz chyba zginie? No. W kota zmieniony. Niebieskiego mu coś poleciało. To idziemy w drugą stronę. Chociaż? Czekaj. Ty masz ten? Nie masz fajny. O! Możemy też spierdalać po prostu. Kuszę. Ała. Portal jest. Chcesz no właśnie widzę, chyba ta. To wychodź, ja idę dalej w takim razie. Ja go kliknę i mogę z sobą poczyścić jeszcze. Dzisiaj wtorek? Tak, dzisiaj wtorek. Dzisiaj na automaty idziemy. Ej, nie mogę trafić. Nie ma takiego innego portalu jeszcze może? Gruby szczur nie może tu wejść. Tu jest portal, ej, tu gdzie ja jestem. O, to idę tam, żeby to... Jeszcze niebieski item dropnąłem. Nie.
statuetka. Umarł to? Nie. Dobra, wychodź. Nie mogę trafić, dobra. Nic mi nie ukradł tamtego? Nie, dobra. Pierdalamy. Siup. Ej, już do mnie gościu! Nie było, trafiłem raz typa. Gościu we mnie jeszcze strzelił, kurwa, w momencie jak wychodziłem. Serio? No, ale ten, ale już byłem... nietykalny. Jej, 20 level. 12. Taki dzień się trafił, że nic nie potrafię. Miałem odklejkę gridową w DS3 na tym SL1. Nic nie potrafię unikać. A co robisz? Jaki ten? Jakiego bossa męczysz, Podol? Na SL1. Dostałem podkę na expo. Chcesz? Nie. Zostaw sobie na innego, na inną postać. Max level w sumie. Ale pieniędzy będzie. Postaci mi totalnie nie podeszły. Co ty gadasz? Jaki mi się najlepiej gra? Mi się chyba podobał... No ten Kryomanta mi się mega podoba. Podoba mi się Death Knight i właśnie ten Warrior. Ten Fighter, co ty nim grasz. Te trzy klasy mi najbardziej podeszły. O, w sumie nawet nie zauważyłem, że zebrałem tego niebieskiego orba. Dragon Ridera robisz. W sensie Dragon Ridera chodzi ci o... armor, tak? Dragon coś... Dragon Slayer Armor? Tak, okej. No to chyba rzeczywiście nie twój dzień. Zobacz, ja coś potrzebuję. Dowalić sobie podków. Może wezmę podka do rzucania? Jakby ktoś tutaj się zły pojawił po drodze? Podkę na tarczę sobie weź. Właśnie ona jest spoko, ale ją się długo kastuje. Długo się ją używa. Ale o którym mówisz? O protekcji czy o tarczy? Bo są dwie. Jak? Nie masz nawet jednej takiej. No nie, bo jej zużyłem. W crafting. No jest shield potion, czy jakoś tak. Tak, off-shielding, no. No, jej się długo używa. Ona kurwa 5 albo 6 sekund zajmuje, zanim jej użyjesz w ogóle. Jak jesteś w kombacie, to nie ma czasu. No a jak się spodziewasz walki, nie? Plus 250 HP to jest takie, no... Niby coś, ale... Zamiast 250 HP sam sobie podleczyć, wolę rzucić instantowo niebieskim flaskiem tak, przeciwnika. Ze wszystkich walk, jakie miałem solo PvP, właśnie ten jeden cios. Nie. Robił robotę. Dobra, założę w ogóle tą koronę dojebaną, co mam. Ale będę żałować, że jak umrę. Koronę co zrobiłeś? Ja nie, ja ją zdropiłem z kogoś kiedyś. Wiesz, że założyłeś na siebie w tej chwili wielki baner, zabij mnie. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę, niestety. 150% expa, 14% HB, 9% damage'u, weapon damage, physical resistance. Będzie bolało jak umrę. Walę mu taki DPS, ale nie potrafię dzisiaj normalnie nacisnąć rola i dostaję one-shota. Trzeba się przespać. Trzeba się przespać czasem, z bossem. Niedosłownie oczywiście. Zależy od bossa. Jeśli jest to Dragon Slayer Armor, to bym raczej... A co lubi? To bym raczej pierwszy był w jego łóżku. 3 dni nie grałem w DS i dzisiaj akurat chciałem, to może z kolei odwrotnie. Może jesteś ten... zardzewiały. Od razu włączam tego. Tarczę, kurwa. Jak włączam menu, to autentycznie FPS-y mi spadają do 30. Zajebałem na dole. O Jezu. O, obserwera behemota. Szybko. Z DSA. Aha, z nożem plus 0. Ale no. Nożyk plus 0 to trochę inna sprawa, nie? Rada Nessel 1, 0 skadu, pałka plus 0. Można też tak zrobić. Daję dychy, że ktoś już to zrobił. Pod nami. Idą do nas.
Kurwa, zabił mnie. Ale jeden padł. O, niewiele. Ile mu brakło? 30 HP mu zostało. No, 72 miał procent. A, bo ja zabiłem tego jednego typa. Aha, dobra. No to kurwa dużo to zostało. To tyle z mojego dobrego giru. Co kurwa koronę ponosił? Fajną miałem koronę. Teraz wpadnie w inne ręce. To sobie zrobię staffa chociaż nowego. Gdzie twoja korona, Paweł? No... Piździe, kurwa. Ale staffa mam nowego. Tu mnie ciągle nie stać. Muszę zielone itemy powynosić. No nic, no. To biorę poty i wchodzimy dalej. Patrz, jak już wbiłem 20 level, ja sobie zmienię na łotrzyka. Mogłem wziąć tą kostkę, kurwa. Może by mi wróciło coś. Nie rozumiem, dlaczego nie można nazywać postaci tak samo. Ja każdą postać mam z dodatkową szóstką. Ja mam Remko w każdej postaci i jakiś na początku, ten przymiotnik. Program się zaczął w Robotaju. Dzisiaj się bije ten Gimper, czy nie? Dzisiaj jest Fame, czy nie? Jezu, ktoś jeszcze to ogląda? Dzisiaj program tylko, okej. Okay. Dobra, ja ready. Może sobie jakiś armor kupię? Ile kosztują? No, może czy straciłeś? Najtańszy zielony chest, 1000 zł. I tak mam fuj hajsu, w którym nic prawie nie robię. Mówisz, że jak tego to na bogato, tak? Tak jest. A jakie są jeszcze tanie rzeczy? 1000 za jedną rzecz to nie jest dużo, nie? Jakieś ringi tanie. Też po tysiaku. Daj mi jakieś... O, nawet więcej. Za 700. Zielonych itemów nie chcę pokazywać. Już nie ma zielonych na rynku? To możliwe. Ja wczoraj jak szukałem tego. Czego szukałem? Ej, kupiłem, a mi nie przyszło do kieszeni. Gdzie to kurwa? Ja tego nie kupiłem? Co jest? Will necklace, buy. Ja raz się pojawiło. Ringi. Są ringi z Willem. Tylko dwie. Tylko jeden kupiony. Okej. Okay. To daj mi jeszcze jeden. Okej. Okay. Acquire all, cyk. Ale się wyjebie teraz. Will crit, will strength i will life. I wbiłem bone chilling. Bing chilling. I większy jest dystans między mną a gościem, któremu kursa nałożę, tym więcej damage'u będzie ten kurs napierdalał. Spoko. Ile mam golda? Tu na górze jest na 144 tysiąca. 142 teraz po wydaniu. Ty to bogaty jesteś. No teraz z tego goblina, co poleciały te niebieskie i fioletowe itemy do sprzedaży, 14 koła zarobiłem. Licytacje też są. Tuż to zagiera, to jest Extraction Dungeon Crawler. Czyli wchodzisz sobie do dungeona, zbierasz itemy, zabijasz moby, zabijasz też graczy i starasz się z tymi itemami wyjść, żeby je spieniężyć albo po prostu ubrać się jeszcze lepiej. Z tym, że wszystko co wnosisz ze sobą, czyli tak jak ja kupiłem teraz sobie staffa stworzyłem, kupiłem jakieś zielone itemy na auction house'ie, jeśli ja umrę, to ja stracę te itemy już na zawsze. Więc jest risk i reward. High risk, high reward. Develejuch chmusztarda. Ni. 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 On. 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 Siemano, Develejuch. Dobry wieczór. Ty się dobrze bawisz pod tym łóżkiem, człowieku. Nie przesadzasz? Okej. Okay. Zaczynamy wrogu ma... Apy! Kurwa, na dzień dobry! Już tak szybko? No, kliknąłem sobie skrzynkę do otwarcia. Zapowiada się ciekawy run. Ty jesteś łotrzykiem, mam dla ciebie spodnie. Pierw było ni, a potem poszło z górki. O kurwa, trafiłem. Kurwa, akurat skucnął frajer. Tutaj jest spawn typów zaraz obok, także możemy szybko się spotkać. O, ile tu będą?
że kurwa macha ten rogaz. Ja nie zdążę machnąć, a to już umiera. Uwaga, kolejny mimik, czy nie? Nope. No DPS całkiem spoko jest na Roganu, ale... Znaczy mi się nie podoba, że on na jednym atak... O! Jak zrobiłeś ten atak taki dwoma na raz? A ta ty... Na znaczy tymi? Musi stać. Jak na plecach jesteś, to mu napiędalasz dwoma atakami... Znaczy tak, dwoma na raz? Tak. A. Bo mi się właśnie nie podoba to, że on takie combo robi. Normalnie bije tam po 50, po 20, nie mogę trafić. W plecy Ufa. Bije po 120. Uciekła mi mucha. Dzielux, dzień dobry, uciocić. Dzień dobry. Uciocić. Pc. Ble. Ała. W ogóle chyba muszę ściszyć tą grę, bo ona mi rozpierdala uszy momentami. Czasem jest za cicha, czasem jest za głośna, nie rozumiem. O, pod ciebie. Ja muszę włączyć ustawienia. Audio. I chciałbym sound efekty. Damy na 60. Damy ogólny dźwięk na 70. Żeby muzyka wciąż była dobrze. Mało FPS-ów. Nagle. Prawie było lepiej. Pierścionek ty chcesz, czy to raczej inny dla ciebie? Czy co chcę? Pierścionek pod fejta. Nie. Ja pod Inta i Willa najlepiej. Coś pod fejfa też coś tam mam, ale... Potrzebowałbym 24. Aż. O kurwa, ale pulowałeś, stary. Czy będę grał w Hadesa 2? Na razie nie planuję. Mam zbyt dużo gier do ogrania, po prostu na ten moment. Co tu się pulnęło? Kurwa. Mam zbyt dużo gier do ogrania aktualnie. Plus mam do ogrania takie gry, które kupiłem już wcześniej, teraz wyszły normalnie, wyszły z AliExcessu, a ja ciągle jeszcze ich nie ograłem do końca. Za dużo gier, za mało czasu. Dokładnie. Ja liczyłem, ile ja w tym tygodniu gier ogram i będę w ciągu 7 dni grałem, albo będę grać włącznie 5 albo 6 gier, kurwa. A najchętniej bym każdy z nich poświęcił tyle samo czasu, co wszystkim naraz poświęciłem, nie? Tylko, że nie ma tego czasu. Will to nie jest postać z BG3? A co ja o Willu mówiłem? Kurwa, dwa zombiaki. Jest postać z BG3. A że Will, że ja jako statystyka mówiłem, tak? To jest wola. Wola Boża. Jakie te gry? O, jakiś rogal, no. Jakiegoś rogala słychać. Na południe, S. Może być tam za ścianką. O, pingi są. O, jak się pingły? Z środkowym przyciskiem myszy. O, idzie. Pomóż, kurwa, bo mnie obaj zapierdalają.
Jestem martwy, fuj. Kurwa, 40 HP ma. Procent. A ja też. Typień skołorodka wykurwił, także ja pierdolę. Jakie gry? No w... Mamy Dungeonborna, mamy Hollow Knighta, WoWa napierdalam cały czas, w piątek będziemy grać w Elden Ringa i w sobotę pewnie zaczniemy Dark Souls 2. To już jest 5 gier. Takie pierwsze, które mi się przypomniały po prostu. A jeszcze chciałem Stormgate'a jutro ograć, chociaż tego akurat pewnie nie zrobię. To płotka cię expo daje nawet jak nie wyjdziesz. No. Ty no miałem trzeci level, mam 11. Trzeci level miałeś? No. Co to jest kurwa za płotka? No na 1500 expo daje. Tak po prostu? Tak, jak ją wypijesz. Ja pierdolę. Możesz ją kupić za 20 tysięcy golda, a czasami z questów dostajesz. To ja takiej jeszcze nie dostałem. Chyba. Za questa. Gdzie są moje questy? Tutaj. Nie mam. Jakiś weekly może? Nie. Co to był chyba sezonowy? No, w sezonowych to masz. Ascension Potion. A, za wbicie 20 levela dostałeś. No już takie ze 3 dostaję. Ja takiej nie wiem ani jednej. Z sezonowych tylko zrobiłem jakieś inne za złoto. Aż sobie budzi w telefonie nastawię, no będzie Dark Souls 2 na gitarze grana. Tylko ja się boję tego Radana na tym. Radana na... no. Na czym ja teraz gram? Na pochodni. Pochodniowego Radana się boję. Okej. Okay. Ja tylko sobie staffa zrobiłem i mogę iść dalej. Jednak stara sprawdzona metoda to stara sprawdzona metoda. Nie ma co kombinować. W ogóle zmieniłem dzisiaj ten. Światełka. Na odwrót dzisiaj świecą. Jest niebiesko-czerwone zamiast czerwono-niebieskiego. Stwierdziłem, że muszę coś w moim życiu zmienić. I to jedyna zmiana, na jaką mnie stać. No. A ty już ready, Boże. Przydałby się jakiś dźwięk. Jak teammate robi, że jest ready, żebym ja... wiedział. Blok z takim opóźnieniem w tej grze działa, że to jest drama. No, prawda. Szczególnie jak grasz bronią dwuręczną, nie? Czasem by się aż chciało sparować, jak z kim walczysz. Nie, dwuręcznym szybciej się paru niż tarczą. Ale nie, chodzi po ataku, jak zbijesz się z kimś, nie? Że chcesz włączyć po ataku swoim blok, bo widzisz, że leci od przeciwnika, a twoja postać robi takie... Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca śmiechów dzieci. Już na dzień dobry? No, ale to pieniądze. Niebieskie pieniądze. No, bo ja wziąłem inną kurwa umiejętność teraz. Ice Blocka wziąłem. A chciałem sobie włączyć tego. Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. O, mam potkę. Od tej pory nigdy więcej się nie budował. I zniżyłem się do poziomu goblina. A ten ma kurwa kusie! O kurwa, trafiłem mimika jeszcze z tyłu niechcący. Minus 16. Dzień dobry. Zawsze z kim? Dzień dobry. Gramy dzisiaj z Sunbro. Tu da się wyjść? Nie da się. Dotykamy się. Tak jest, dokładnie. Ja sobie walnę tego Ice Blocka, zobaczę jak on mnie leczy. Coś tam leczy. Typ, co się w lodówkę zmieni. Jeśli ktoś chce ochłodzenia, browarka, to zapraszam. Nie obiecuję, że nie zostanie wypity. Dwa tygodnie temu mi się zgłosił, na szczęście fala opałów u mnie przeszła. Czyli, że browary się skończyły? Nie, ja nie piję. W ogóle? Zero. Pijący. Całkowicie. Raz w życiu alkohol tylko. Co ty gadasz? Stwierdziłem, że uzależnienie od kompa mi wystarczy. Uzależnienie od razu.
Nie, bez kitu, jakby zaczęło więcej dropić tych niebieskich. Teraz mi nic nie dropnęło, ale... Na tej mapie tyle niebieskich nie dropiło. Że to kwestia tego, że ja 20 poziom mam i trochę wyżej na skalę. Nie, tu nie ma skalowania. To byłoby zbyt OP. Nie no, bo wtedy co, jak ktoś sobie wchodzi na niskim levelu i jest przeciwko nam, to czemu miałby aż tak chujowo mieć przejebane, nie? Znaczy właśnie o to mi chodzi, że jak mam ten 20 level, to nas paruje z ludźmi, którzy są podobno levelami? Nie, nie, tu w ogóle nie ma skalowania żadnego. I na to ludzie na Reddicie właśnie widziałem narzekają, że nie ma żadnego skalowania poziomu trudności. Znaczy nie ma żadnego matchmakingu, o, w ten sposób. Do tego, jaki gear nosisz. To tak jak chcesz, że system rank i tyle, no nie? Teoretycznie tak. Z drugiej strony... Wciół smurfu by było zaraz. No właśnie, to po pierwsze, a po drugie... To też nie jest gra kompetytywna, nie? Tutaj wydaje mi się, że fajnym jest takim elementem, że nie wiesz, na kogo trafisz. Albo ty będziesz wykoksany i jakiegoś śmiecia trafisz i go zgnoisz. Myślę, że to jest jakiś prosto. Tak, albo patrzysz, co ma na sobie, jak wygląda, nie? Nie wiesz, na kogo trafisz i tak naprawdę... Czy ja coś słyszę? Nie, wydawało mi się. Na górze jest kurwa goblon po prostu. A mam chodzi. I podobnie to działa w Tarkowie, że też żadnego matchmakingu nie ma i w sumie musisz uważać, z kim się strzelasz. O, bosik, bijemy? On jest chujowy, ale możemy spróbować. To jest jakiś ciężki do zabicia, wiesz? Ja nie lubię, bo on w pewnym momencie zaczyna tak combo kurwa kręcić różne. Wiesz co, wyjdź z nim z tych dwie, bo jak tu odpali kręczałkę, to jesteś martwi. Ja tylko wykorzystuję openingi. W duo może nie będzie tak źle, jak będziemy go kajtować. Tyk. Ring. To? A, weź se. Dex i Faith. Force of Trinity, co to jest? Cze, ja totalnie nie patrzę na te statystyki pozostałe. Nie, bo to jakieś są takie setowe jakby, nie? A, ale wiesz, tak często się wywalam, że nie przywiązuję żadnej wagi do tych itemów. Raz sobie zrobiłem seta całego niebieskiego, tak już z fajnymi fatami. Że wiesz, na zasadzie nic randomowego, no nie? Wyszedłem w tym, zginąłem po 10 sekundach i stwierdziłem, że jebać. Tak to często wygląda. A, ja nie mam, kurwa, znowu zapomniałem, sobie tarczę chciałem włączyć, no. A nie mam przecież. Ty grasz wariorem, dobra. Jest fajne, ale regalem trzeba umieć grać. A ja nie umiem grać. Rogal przede wszystkim pada jak szmata pod mnie trafimy. No. Plejtowa klata zielona w tym goblinie z tyłu. Co to ma ruch? O, ktoś się tepa. Kurwa, znowu chciałem zrobić to. Komaruch. Dwa komaruchy. Kurwa. Ble. Jezu, to jest jebane taki gówno. Gdzie ty tam kurwa lecisz? Tu w Polsce. No, prawda. Dobra, zamknąłem jednego w drugim pokoju.
Podbieganie, odpalanie się, ucieczka. Powtórzyć aż zdechnie, tak jest. Kajtujemy. Jak ten. Jak cyklopy w Tibijce. Paladynem. Albo Giant Spidery z Venora. Ło, ktoś tu był. I jest teleport otwarty. No ja mu jebnę, ale on zaraz uciekł. Już uciekł. Zrobiłbym to samo na jego miejscu. No. Klęknął. Pytanie, czy to był kolega numer 2, czy numer 1? Jeśli numer 2, to nie ma już żadnego. Jeśli numer 1, to znaczy, że jest tylko jeden przeciwko nam. Jest za nami dwóch. Kurwa, co ty gadasz? O chuj. Ty gadasz, nie gadaj! Nie, niestety. O, zajebałeś go. Jednego. Ale drugi mnie goni. Masz lodzika na mieczu. Kutasiasz, no. No, postawił się ten, pod tej obrony. Nie mam money. Jak porobił. Typy z lewej. Kurwa mać. Ja nie mam many. To jesteś ty? Nie, to nie jesteś ty. Kurwa no. Dwóch idzie. No. Ty no chujowo. Lisicki kurwa. Próbuj uciekać. Drzwi zamknij. O chuj. Nie zdążysz odpalić. Och, nie, nie ten przycisk. Ja pierdolę. Oni są zaraz koło mnie, co? Raczej to... Oczywiście, że tak. Se przyciągnął. Ała. Jak on mnie kurwa dogonił? Strzelił we mnie. Ty, au. Jego kolega się chyba wywalił. Bo tam ciałko w drzwiach leżało. On jest sam. Nie mamy kurwa, to jest problem. Oho. Aj, chuj. O! No w sumie można i tak. Aaaa! 27% mu zostało, no. Niewiele brakło. Lisicki, a to nawet kurwa nie jest on. Co to frajer jebany? Dwóch zajebałem, kurwa, przyszedł mi zabił, no. Ale jego kolega się na mopkach wyjebał, także... Mów w dupę. Jakbym miał manę, to bym go porobił. Bo nie miałbym speli walić. Jedynie mogłem tego, tą tarczę włączyć i tyle. A chuj, spróbuję sobie czarodzieja wziąć. Którego? Łognia.
Łognia, to pamiętaj o tych, o manapotach, bo normalną maną operuje. Tylko tutaj to już i tego sam muszę kupić. Jaki mamy czas? 20:25. To już tak jedną, dwie zagramy sobie. Zobaczymy, jak długie będą, jak szybko się wyjebiemy. Od razu wyjebiemy. No wiesz jak jest, nie? Wiesz jak jest. Typ na pewno nie pozbiera wszystkiego, bo sam, on tam sam został. Ready. On firm. Wiesz, że można ludzi jak podglądać? No, tylko musisz zlutować ich jakby. Gdzie my jesteśmy? O, skrzynka na dzień dobry. Pod nami? A nie, to ty strzelasz, dobra. A duszek jeszcze. Gdzie ten duch, kurwa? To itemy wyjebać. Robactwo jeszcze. Duszków nie widać w ogóle. No. Bywają wkurzająco. Tu jest za ścianą ktoś? Chyba, że to... A nie, dobra. Gobliny. On żyje jeszcze, Boże. On mi wyjebał za pół hopy. No magiem jesteś bardzo miękki. Jak się do fightera przyzwyczaiłeś, to... You gotta be careful. Very, very careful. Wujek mnie też jak kupił Lies of P, no to miłe grania. Zajebista gra, powodzenia. Mogę się jakoś przekonać do tego. Co ty gadasz? Wiesz co, za bardzo taki klimat trochę steampunkowy. Totalnie tego nie lubię. Do mnie to trafia mocno. Mam lodu. Podobno ten, magowie z sztyletami są fajni. W sensie jak masz ten, jakiegoś orba plus sztylet właśnie. A, zamiast miecza. No. No to ciekawe jest, czy wtedy animacja ataku jest inna? Czy... Jest inna, tak. Rzucasz sztyletem. O! Wczoraj właśnie widziałem na streamie, jak gościu tak grał. A bossa? Dawaj go spellami, stary. Dawaj te swoje ku. Masz fireballa? Tak. To jak długo się kastują spele tutaj to jest... Ale nie musisz na maksa przytrzymywać. To wcale nie jest... Ale nie aż tak mocno. Jak masz dobrą okazję, bo wiesz, że jakiś setup robisz, o... To git, ale tak to nie ma sensu. Nek pod Willa. Ja mam nek pod Willa. Typ tam porobił dwóch. Taka to jest ten Death Knight czy co? Z jakimś zielonym mieczem? Chyba tak.
Czekaj, bo w sumie... To jak pójdziemy, to kółko zrobimy. Dawaj. Tam teleport będzie. A, okej, dobra. Rękawiczki. Proszę, zapominam, żeby lodzić mieczek. Kurwa, brakuje mi 3 łyla, żeby mieć perka. No, mieczyk ten, oblodzić na, przed waleniem mele to jest... Kurwa, duchy. Dwoma na kury, wiesz, połupie. A, jak z tego walnąłem Bela. Booty. Ja mam pół eku dopiero, nie wiem czy chcę wychodzić. No ja też nie. Też mamy dwa portale. Mówisz, że dla bezpieczeństwa spierdolić? I Nexta odpalić jeszcze? No pół eku mniej więcej. Zawsze to jest 5 zielonek do spalenia. Nie stracimy. No. Abrakadabra, chuj z wiadra, dzisiaj tak jest. Lodem, lodzimy. Ja lodzę, a Sunbro podpala. Przed chwilą wyszedł nowy patch do Eldena. No, jeśli chwila trwa 8 godzin, to tak. Przed chwilą. Ja Eldenem się tak strasznie zmęczyłem po tym DLC. Nie mam totalnie ochoty w to grać. A ja mam. Tylko, że jak zrobimy teraz pochodnia run, to dopiero pod Dark Souls 2 wrócę z powrotem. A chciałbym od razu, ale za dużo. Nie chcę też się przejeść. Dla mnie DLC było strasznie męczące. Czy ja mogę teraz założyć jakiegoś perka? Nie, perki mnie 100 zielonych kosztują. Kurde. Teoretycznie mógłbym jakiegoś... zielonego gówna kupić na achu taniego. No można. I spalić. Za 650 pyk. 700, ale wydam kurwa tego teraz. Okej, ringi z wiarą. Wypalanie kasy. No co ja z nim innego zrobię? Oddasz na biedne dzieci. No, w grze komputerowej. Płacę twoją fakturę. O, i mogę dwa perki zrobić. Tego nie będzie. Albo upgrade zrobić mogę. Chuj, zrobię upgrade. Tylko teraz na perki nie mam znowu. Chociaż nie, perki mogę... Nie mogę za niebieskie. Tutaj mogę za niebieskie kupić. Elemental damage. To tu odblokuję to. All elemental damage. A tu jeszcze nie mogę. Daj mi jeszcze parę tych zielonych itemów. Ale generalnie mam takie duże przeczuty, że gierka spadnie bardzo szybko z rowerka. W sensie co, Dungeonborn? No. Szybko się ludziom znudzi, jeżeli nie będą faktycznie jakoś sensownie tego rozwijać. I intensywnie. No póki co idzie chyba nieźle. Czemu kupiłem tylko jeden? Pewnie nie było już takiej ceny. Jeszcze jeden. Kurwa, ceny się nie aktualizują, no. Item sold out. Okej, okay, i teraz pyk. Zrobimy sobie plus 3. Will, pyk. Włączymy to i skraftujemy ringa jeszcze. No. Że nie da się przekraftować tego zwykłego na zielone i tak dalej. Kilka myczków. No niestety. O! Teraz mi wszedł Bone Chilling. Bing Chilling. Dobra, jeszcze szybko sprzedam i będę gotowy. Czy myślałem o Eldenie na Joy-Conach? Oczywiście odpiętych, ale to by nie było nic trudnego. I największym challenge'em byłoby podpięcie Joy-Conów pod peceta. Więc... Ja już na Joy-Conach przechodziłem normalnie Dark Souls'y, więc...
Ja teraz w Goticzko gram na tym Nintendo i powiem ci szczerze, walka to jest kurwa dramat jakiś totalny. Bo tak, no. Tak jak na kompie normalnie jestem w stanie się stwora na samym początku i szklepać, tak tutaj miałem ze zwykłymi mobami problem. Ja ci powiem, że ja grałem, no kurwa, ja grałem w tego Gothica jedynkę właśnie na tym. Na Switchu. To na dzień dobry miałem, przyzwyczaiłem się po prostu, żeby co chwilę robić te save'y, non-stop. Tak, ja za każdym mobkiem save'y robię. Ja tak samo. Każdy mobek to jest po prostu... save. O-o. Gdzie on jest? Aczkolwiek w porównaniu do PC to bardzo mi się podobał, wiesz co, ten... szybkie użycie potek, tam 4 itemy mogłeś sobie. A to prawda, no. To było bardzo spoko. Unii. Po lewej słyszę... rycerza po prostu, dobra. Gdzie idzie? Na wschód. Zawsze na wschód. Pomagam. Kurwa mi. Nie. Karma wraca. Tą tarczą się nie broń, ona chyba tylko przed magią broni. Serio? No. Ja też z przyzwyczajenia się nią broniłem przy atakach mele, a ona gówno robi przy mele. W Soulsach nienawidzi magów, w innych grach gra magiem. Pewnie, że tak. I co więcej, jak gram na przykład Skyrima albo inne gry, albo WoWa, ja zazwyczaj gram postaciami pod Dexa. Uwielbiam rogali i hunterów w MMOsach. Skyrimie za każdym razem jak odpalałem sobie mówiłem, dobra, tym razem zagram inaczej. A kończyło się, że grałem dwumetrowym lotem, który skrada się z łukiem. No tak, no bardziej. I psucie gry tym kowalstwem, alchemią i zaklinaniem. A to mi się nie chciało nigdy. I do tej pory nie skończyłem wątku głównego. Nie. Tak nudny. Tak, gram magiem, a Soundbro jest moim samonem, dokładnie tak. Muszę sobie kupić Skyrima na kompa. Jak masz na inną tą platformę, to po co? Ja Skyrima na kompie mam chyba w 4 czy 5 wersjach. Ja mam w jednej. Plus dostałem darmową edycję legendarną, jak wyszedł. No nie, ja mam tą pierwszą, potem wyszła ta... Definitive Edition, potem wyszła ta Legacy, potem ta edycja 10-lecia. 4 edycje mam na Steamie. To nie, ja... pierwszy raz jak grałem, to miałem pirata. Od mojej byłej. No ale ducha. Zawsze jest. Co strzelasz? Goblinowa baba. Dawaj kurwo niebieski item. Zabijca? Zielone. Spodnie. Nie chce mi się PS4 odpalać, poza tym mój PS4 jest głośny jak samolot odrzutowy. A słyszałem, że podobno... Słyszałem właśnie, że ludziom się tak robi. Właśnie, może do jakiegoś serwisu oddaj, żeby ci przedmuchali, wyczyścili. Kurz, no. Lepiej teraz, niż jak ci się całkowicie kurwa przepali, bo będzie miał zero powietrza. Faktycznie magiem nie można przyjmować ciosów na ryj. No, no, no. Kajtowanie, podstawa. Tutaj idzie wskoczyć i...
tutaj kiedyś zaskoczyłem na typu. Nie wiem, o właśnie. Tu jest full damage w ogóle? Nie. Zero? Zero. Co ty pierdolisz? Biegał ja na regolo, na rego zaskoczyłem, stąd go zabiłem. A skoczy na ten dach? Oj, nie. Obudziłem szkieleta. Uni. Gdzie my jesteśmy w ogóle tutaj? To jest wilkołak. Sam go czyścisz? To jak wiesz, jak wyczyścić, to wiesz. Za tobą. Masz jakiś... O Jezu. Tylecik znaleźć. Żeby... O, teleport się przed nami pojawił. Potem wolne i możemy... No właśnie też w sumie. Kurwa, on jeszcze żyje. Ja sobie walnę bandażyk. Co, jeszcze wilkołaka? 7 minut mam. Kurde. Jestem nietoperek. Będzie wkurwiać, jak go nie zabijemy. Dobra. Nie skacz na mnie. Nie czekaj. Dobra, muszę to wyleczyć. Did. O, sztylecik zielony. Zobaczmy, jak to macha. Naprawdę żadnej skrzynki, nic. Nic nie bronił? Co ty gadasz? Bez kitu. To już jest skam. Tu są martwi rycerze i to chyba nie po nas, nie? Nie. Intywnie ktoś tu był. No. No nic, no ale już go nie ma. Uczek przed nami. 112 krytem ze sztyletu. Bez kitu ten sztylet, kurwa ciacha. To jest pewnie tak? Też kwestia tego, że ja mam też mocno staty teraz podniesione, ale... Przyjemnie. Czy to jest jeden teleport, jakbyśmy chcieli iść? A w prawo? Nic. Jak masz coś Uber cennego, to wyjechać, ja tam... No na razie nie, Uber... Uber to nie. Ile mamy minut jeszcze? Gdzie jest ten czas? 5,5 minuty jeszcze. A tutaj na mapie. A, o, tu jest tyle pod drugi. Dobra, to weź tamten z tyłu, a ja tego odpalam. I tym akcentem kończymy tę zabawę. Mm.
Pyk. Jakieś 30 golda w plecy, ale 30 tysięcy. Level 15. 16, kurde. Zajebiście. Stamina 14, life 452, will 23. I jeszcze trochę i wbiję ten 20.